rozpoczynamy sezon na Gliwickich Polach. Jest przepiękna pogoda, świeci pięknie słońce, ale mamy wiatr, więc nie wiem, jak wyjdzie nam z dźwiękiem. I dzięki chrześcijańskiej telewizji internetowej ksiądz został wyprowadzony na spacer. Słuchajcie, kręcimy zaraz po świętach, w związku z tym pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy są wyciśnięci jak cytryna po wszystkich nabożeństwach wielkoczwartkowych, wielkopiątkowych i wielkanocnych. I tak ja się też czuję. Ale mamy mówić o tekście, który mówi nam o dobrym pasterzu. I wiecie co? W związku z tym, że ostatnio miałem taką trochę drobną, jubileuszową sprawę, sięgałem pamięcią wstecz i przypomniała mi się historia z mojego dzieciństwa, a było to 33 albo 34 lata temu. Słuchajcie, to było bardzo dawno. Byłem w podstawówce albo na końcówce przedszkola. Kiedy wracałem do domu, miałem okazję spotkać się z ogromnym stadem owiec. Wyobraźcie sobie, że były kiedyś takie czasy, że w Dzięgielowie, w mojej rodzinnej wsi, można było spotkać stada owiec. Te owce wypasały się w pobliskich górkach. Ale dlaczego ja opowiadam tę historię? Otóż spotkałem takie stado, spotkały się w zasadzie dwa takie stada, dwóch gości, którzy prowadzili takie stada z psami. Te stada nagle się spotykają. Ci faceci ze sobą rozmawiają, mimo tego, że dookoła wszystko jest sparaliżowane, nie da się przejść, samochody stoją. I oto nagle, po wypaleniu przysłowiowej fajki pokoju, panowie rozchodzą się w dwie strony, zaczynają nawoływać, coś gwizdać i te przemieszane dwa stada pięknie rozchodzą się do swoich pasterzy i idą w swoje strony za swoimi pasterzami. Niesamowity widok. I dzisiaj chcę mówić o tekście, który jest w Ewangelii Jana. On się zaraz tutaj wyświetli na dole. Chciałbym, żebyście przeczytali ten tekst sobie cały. I tam jest napisane, że Pan Jezus jest jak dobry pasterz. On mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. Nie jakimś tam najemnikiem, który ucieka, gdy dzieje się coś złego, ale tym, który prowadzi swoje stado i co więcej, zna wszystkie swoje owce i one go znają. Wiecie, o co chodzi? Pasterz tamtych czasów, pasterz czasów Izraela, był w zasadzie ze swoim stadem non-stop. Praktycznie, kiedy taka mała owieczka przychodziła na świat, ona już była w tym stadzie, już się przemieszczała, już musiała wędrować. Kiedy opadała z sił, pasterz brał je na ramiona. On do tego miał laskę, kij pasterski. Kiedy na przykład stado napadały wilki czy jakieś dzikie zwierzęta, on bronił, narażając swoje życie, w odróżnieniu od najemnika, to stado. Wyobraźcie sobie zatem, że takie owce przy tym pasterzu czuły się bezpiecznie i doskonale znały jego głos, dlatego że od samego początku, kiedy je nosił, a także wtedy, kiedy wchodził i je liczył tam, gdzie stacjonowały, cały czas miał z nimi kontakt. I Pan Jezus też mówi i zaprasza nas do takiej relacji. On mówi, będziesz bezpieczny, jeśli będziesz słuchał mojego głosu. I dzisiaj jest nam ciężko słuchać głosu Boga, głosu dobrego pasterza, głosu Pana Jezusa, dlatego że świat bardzo pracuje nad tym, żebyśmy tego głosu nie słyszeli. Wszystko dookoła szumi, codziennie mamy mnóstwo informacji i właśnie chociażby taki spacer jak ten, przy tym pięknym rzepaku, w tym wietrze, pozwala nam, mi przynajmniej, na chwilę się wyciszyć, pomodlić się i znaleźć moment na relację z tym doskonałym pasterzem. I druga wiadomość tego tekstu jest niesamowita, że on powiedział o sobie i on to zrobił, że nie jest najemnikiem, ale że jest dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. Czyli wiecie co? On kładzie, czyli umiera na krzyżu, oddaje swoje życie za mnie i za ciebie. I życzę ci, żeby ten dobry pasterz był twoim pasterzem, żebyś chciał być jego owcą, żebyś zrozumiał, że
On położył za Ciebie, za Twój grzech, swoje życie. Doceń to, bo warto. On jest dobrym pasterzem. Trzymajcie się.